Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Mark Drake. Zaczynamy sobie w kanale, a nie w miejscu zapisu ostatniego, dlatego że przeszedłem tutaj dosłownie minutkę. Nie udało mi się zapisać z tego momentu, ale nic nie działo się takiego ciekawego, co moglibyście przeoczyć, więc przechodzimy tymi kanałami i idziemy sobie w kierunku takiego holu, w którym będziemy walczyć z androidami. Możemy wyłączyć sobie już latarkę i podchodzimy do tego miejsca. Ok. Zerknijmy sobie, czy on tutaj... O, są drzwi otwarte. Dostań się do windy, nie daj się wykryć. Dobrze, sprawdźmy sobie tak. Przed nami jest cel tutaj. Android stoi w środku. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się z nim spotkać. Och, wychwyciła nas kamera niestety. Niestety 6 naboi poszło na androida. Jest to bardzo dużo z racji tego, że mieliśmy 19 wszystkich naboi, 6 magazynków. Ojejku, następny. Próbujemy się wyrwać. Oj, strasznie dużo ślepaków poszło, niestety. Muszę uciekać. A ileż to jest niestety jazda. Androidy są bardzo niebezpieczne. Kurczę, zostało nam tylko 7 naboi, to jest bardzo mało. Spróbujemy sobie... Na szczęście one tu nie mogą wejść, to jest taka... To jest taka odskocznia, gdzie możemy się schować. Jest 6 naboi w magazynku. Teraz sobie szybciutko zapodam apteczkę. Zdecydowanie lepiej. Ja myślę, że nie ma sensu jeszcze jednej. Dobra. Proszę nie biegać. Jaki przyjebany, za przeproszeniem, android. Piękny jeden strzał. Ciekawe, czy jest ich tu więcej. 2 załatwione. No, muzyka wskazuje na to, że coś tu gdzieś jeszcze jest pewnie. Zaraz zobaczymy, czy... Kurczę, tutaj już nic nie ma. Pewnie wszystko już wziąłem wcześniej. Nawet nie wiedziałem o tym. Okej, możemy powstać. Jest amunicja do rewolweru. Przynajmniej to jest. 4 sztuki, to jest dosyć dużo, biorąc pod uwagę, że zamknięte drzwi, biorąc pod uwagę, że czasami, no myślę, że 3 soczyste strzały, może 4, załatwiają androida. Przydałaby się jakaś funkcja zapisu, bo zaraz tutaj będzie kolejna jakaś bestia. Nie ma takiej funkcji. Niestety nie ma. Dobrze, weźmiemy tak, to co możemy zabierzemy, czyli iniektor. I tutaj w zasadzie już nic nie możemy zabrać. Jest szafka. Super. Zbyt wiele nam to nie pomoże. Dobrze, obraz z kamery. Wyłącz blokadę bezpieczeństwa. Jest wyłączona. Ok. Weź środek spajający. Wykonajmy apteczkę, to jest bardzo ważne.
strasznie ciężko się walczy z tymi androidami. No tu z nimi będą przeboje na pewno. Cała konsola tutaj jest, ale nic, nie mamy możliwości za bardzo podłubania przy niej. Na szczęście jeszcze żaden się nie zjawił. Android. Jest identyfikator i ta muzyka ucichła, całe szczęście. No i znowu się zaczęło. Dobra. Zdecydowanie tak. Czy jeszcze coś możemy wykonać? Jedynie hałaśnik, ale na razie sobie zostawimy to, bo zbyt dużo tych hałaśników, też nie wiem do czego one są potrzebne. Na razie jeszcze. Okej, tu już nikogo nie ma. Zerkniemy jeszcze sobie tak. Są części, dostęp do terminalu, żeby nam tu jakiś android nie przyłożył z tyłu głowy. W wiadomości wysłanej z tego terminalu wykryto informacje objęte tajemnicą firmową. Zdarzenie to zostało zarejestrowane przez system Apollo działający na zlecenie firmy Sixon. Jeśli masz jakieś pytania, udaj się do swojego bezpośredniego przełożonego lub pracownika firmy Sixon. Błąd, nie ma nic. Udostępnione oko Apollo. Rix, nadal pracujesz w dziale łączności Sixon. Pamiętasz tę kabałę, którą się wplątałeś w zeszłym roku? Ten, z której pomogą ci się wyplątać? Masz okazję spłacić swój dług. Jeden z moich kolegów przeglądał dokumentację importową i natknął się na kilka problemów. To jeszcze żółtodziób nie wie, jak my tu załatwiamy sprawy na Sewastopolu. Straszy, że pójdzie się poskarżyć do Waitsa. To jest ten szeryf oczywiście. To może zaszkodzić nam wszystkim, dlatego musisz mieć na niego oko i spróbować znaleźć coś ciekawego. Apollo ma praktycznie wszędzie kamery. Potrzeba jedynie kogoś, kto skieruje je we właściwą stronę. Nazywa się Daniel Haldin. Mieszka w luksusowych kwaterach Joshiach Zig 651. Jeśli dobrze się spiszesz, będę mieć dla ciebie więcej pracy. Trzeba tu zrobić porządek. Ransom. Dobra, folder uszkodzony się nam na niewiele zda, a w użytkowych nie mamy nic. Muzyka dalej w uszach brzęczy, że tak powiem. Dobra. Czyli możemy przejść w to miejsce. Kamera wyłączona. Przywołaj windę, ok. No dalej. Mam nadzieję, że tu były tylko dwa androidy, nie więcej. Okej, udało się. Do pokoju łączności. Super, udało nam się przemknąć. Zobaczymy co dalej. Muzyka nie ustaje, daje po uszach równo. Wygląda na to, że jedziemy do góry. Central Communications Hub. Seeks an employees only. Dobra, okej. Zobaczcie, i Torrens próbuje się skontaktować ze stacją Sewastopol. Nikt nie odpowiada. Statek Torrens się uszkodził w wyniku wybuchu, który był przy stacji. No i niestety tutaj nie ma z kim porozmawiać za bardzo. Może podejdziemy sobie do tej konsolety. Zobaczymy, co jest tutaj. Przecież kurczę. Rozumiem. W momencie, gdy patrzymy na czujnik, zobaczcie, o kurczę, jest android. Ojej, szybciutko, spinkalamy. Are you playing a game with me?
Jak teraz stąd wyjść? Słuchajcie. Ale jaja. Super. Ja się bardzo cieszę, że ty pragniesz pomóc. No, zdobyłem w międzyczasie jakieś fajne trofeum bez zadraśnięcia. Ja zobaczę, czy uda się na górę. Krążą tutaj. Kurczę. Kurde, balans. Ale z dwoma to nie mam szans. Ciekawe, czy się uda. Fuck! No wyszarpał mnie stamtąd. Rozumiem. Dobrze, ja widzę, że tutaj na chwilę obecną nic nie poradzimy. Walka z nimi naprawdę jest bardzo ciężka. Ja spróbuję sobie tutaj jeszcze podejść do miejsca zapisu, chociaż chyba tutaj nas chyba wyrzuci. Tak, tak, to jest to miejsce. Tu jest ta konsoleta, gdzie Torrens się zgłosił do Sewastopolu. Skontaktuj się z Verlaine i Torrensem. No cóż, ja tam nie podejdę, bo oni zobaczą tutaj momentalnie, że ja się tutaj gdzieś zjawiam. Szybciutko. No ja widzę, że oni chyba już robią Mam inne zmartwienia. Nie wiem, czy oni tutaj nie podejdą od razu. Ja sobie wejdę na górę, zobaczę, czy da się tutaj coś gdzieś zmajstrować i czy nie ma tutaj androidów. Okej, super, jakieś pomieszczenia są, to dobrze, można w miarę bezpiecznie tutaj przeczekać. Dobrze, użyjmy kalibratora dostępu. Super. Udało się dostać. Ja myślę, że w ogóle walka z androidami jest bez sensu. To jest, no nie przy tej amunicji, którą mamy. No tutaj to polega zupełnie na czymś innym. Pewnie musimy się chować na tyle, żeby nas oni nie znaleźli. Tutaj Jan Verlaine, kapitan statku Torrens, numer rejestracyjny taki i taki. Przewozimy troje pasażerów w ramach, no to właśnie to jest to, prawda? W ramach kontraktu z Weyland Yutani. Przetrzymujecie czarną skrzynkę Nostromo. Prosimy o natychmiastową zgonę na przekazanie pasażerów do doku bez odbioru. Niedozwolona operacja, dźwięk. Mówi Verlaine. Co się stało do diabła? Sewastopol. Czy ktoś z ekipy ewakuacyjnej dotarł na pokład? Proszę o odpowiedź. Dobra, odpowiedź Torres. Tu Waits, szeryf kolonialnej stacji Sewastopol. Mamy tu poważny problem. Nasz system komunikacyjny dalekiego zasięgu nie działa i prosimy o przesyłanie sygnału awaryjnego. Czy mnie słyszycie? Powtarzam, nie mamy łączności dalekiego zasięgu i potrzebujemy pomocy. Nie dokujcie, ale przyślijcie pomoc. Właśnie, bo tam była ta przerwana dyskusja. Niestety nie ma użytkowych. Nie możemy tutaj nic zrobić. Jest skrzynia, do której mogą zajrzeć. Dobra, zobaczymy teraz sobie, czy mogę coś wykonać. Apteczkę nie, granat łukowy nie, ale hałaśnik tak. I ja myślę, że go wykonamy, ponieważ no musimy tak. Hałaśnik, jak już wcześniej patrzyliśmy, to urządzenie emituje bardzo wysoki dźwięk, który przyciąga uwagę wszystkich znajdujących się w pobliżu. Czyli androidów również, ok. Ach, miałeś to skonstruować. Jest, udało się, wykonano przedmiot. Przejdę sobie jeszcze do tych pomieszczeń. Stąd przyszedłem, więc no nie ma sensu na razie tam iść. No i zobaczcie,
dostęp do modyfikacji instalacji, będziemy mogli coś pozmieniać. Dostęp do zewnętrznych łączy. A tam na dole pewnie są te androidy, które będą nam przeszkadzały. Zerknijmy sobie jeszcze tutaj. Obraz z kamery i oczyszczanie powietrza. Obawiam się, że gdzieś tutaj oni... O, właśnie, tak myślałem. Jeszcze dwie sztuki. Dobrze, w takim razie szybciutki przeskok tutaj. Czy ja mogę się tu schować tak, żeby mnie nie wyrywali? No niestety. Dobrze, ja sobie tak proponuję jeszcze szybciutko zbiec na dół, jak się uda. Tak, zobaczymy, czy to się uda. W międzyczasie przeładuję giwerę. Ja wiem, że to nie wystarczy. Będę musiał to zgłosić. Ja mam cię gdzieś, ty se zgłaszaj, co chcesz. Dobrze, szybciutko przebiegnijmy tutaj, bo tak już nie mamy w zasadzie wyjścia. Ojojoj, a tu co jest? Szybciutko. Chowamy się. Wow, zobaczcie, udało nam się tutaj schować. Co to jest? Siadek spajający. Kurczę, przynajmniej przeładujemy sobie broń na to, żeby mieć 6 naboi. Ale co nam to da w zasadzie, jak tutaj wyjdę, to nie załatwię tymi nabojami takiej ilości androidów, to znaczy dwóch, prawda? Na szczęście oni tu nie mogą wejść. Ty mi nie mów, co tu jest niedozwolone, chłopie, co ty sam robisz? Bieganie powoduje wypadki. Zadawanie się z androidami powoduje wypadki. Kurczę, szkoda, że teraz nie mogę. Oddać strzał. Kurczę. Normalnie zamknęły się te drzwi za mną. No podejdź. Zobaczcie, hałaśnik nie działa na nich, nie podchodzą. Czyli hałaśnik nie działa na androidów, tak to rozumiem. Nie
nie mam za bardzo gdzie tutaj uciec. Zrobimy tak. Przejdę sobie jeszcze do... Szybciutko przebiegnę sobie do punktu zapisu. Widocznie jeszcze tutaj ich nie ma. Szybciutki zapis, żeby tylko nie było tak, że on tutaj gdzieś się pojawi. Dobra. W takim razie idziemy na górę. Jeszcze raz. Kurczę, apteczka, no zdecydowanie nam się tutaj przyda. Nie ma innego sposobu, innej broni na tych androidów. Kurczę, zobaczcie, tutaj jest jeszcze taka opcja, że możemy sobie uciec do kanału. Ale gdzie wtedy wejdziemy? O, jest zejście na dół, dobra. To jest to wejście do tego głównego. Są tam. Są androidy. Gdyby się udało. Kurczę, do takiej małej szafki wejdziesz, Amanda? Okej. Okay. Dobra. Podziękuję na dzisiaj, bo to już ten odcinek się nam troszkę pewnie przeciąga z racji tego, że no mamy tutaj przygody z androidem. Ja sobie tylko zerknę na szybko, wyjdę z tej szafki. Latarkę szkoda czerpać tych baterii. Dobra, szybki zapis jeszcze raz. Zobaczcie, że tak często zapisuję, ale nie chcę stracić tutaj tego momentu. Możemy zapisać, bo nie ma żadnego łysacza. Dobra. No już idą łysacze. Bardzo Wam dziękuję na dzisiaj. Ja już się tutaj schowam, może bydlaki nie przejdą, albo przynajmniej mnie nie zauważą. Wstrzymamy oddech. Widzieli mnie. Na szczęście nie wiedzą, w której szafce jestem, nie wiedzą kompletnie. Ja Wam dziękuję na dzisiaj. Mam nadzieję, że byliście ze mną do końca. Proszę Was o komentarze. Spotykamy się w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo i na razie. Cześć.